Starożytny Egipt przyciąga nas swoją tajemniczością i bogactwem. Jego mieszkańcy od samego początku przykładali ogromną uwagę do tego, żeby po śmierci nie rozpłynąć się zwyczajnie w powietrzu. To właśnie dlatego przez cały czas trwania tej starożytnej cywilizacji udoskonalali sposoby na zachowanie w jak najlepszym stanie ciała po śmierci. Mumie, jak i dlaczego je robiono? Tego i innych ciekawostek dowiecie się z tego filmu. Z tej strony Szymon Słodowy z kanału Historyczny Top, a to kolejny efekt mojej współpracy z portalem Ciekawostki Historyczne. Zaczynajmy dzisiejszą opowieść. Już od najdawniejszych czasów w Egipcie powszechne było przekonanie o tym, że na ludzi czeka życie w pośmiertnej, wiecznej krainie. Co więcej, aby się tam dostać, nie wolno było dopuścić do uszkodzenia ciała zmarłego. Wiara ta doprowadziła do tego, że starożytni Egipcjanie niezwykle dużo energii poświęcali na ciągłe udoskonalanie metod balsamowania zwłok. Jaki wpływ na wprowadzenie tego sposobu zachowywania zwłok miała obserwacja, że ciała osób zmarłych zakopanych na pustyni wysychają zamiast gnić? Czy kiedyś ktoś natrafił na takie zwłoki i pomyślał sobie: hej, to ciało w piasku wyschło? Mumifikacja pojawiła się w starożytnym Egipcie już w czasach II dynastii, czyli około 2800 roku przed naszą erą, i już wtedy stanowiła ważny element obrządku pogrzebowego rodziny królewskiej. Jednak to dopiero około 200 lat później, w czasach IV dynastii, osiągnęła poziom, który nazwać możemy prawdziwą mumifikacją. Według wierzeń pierwszej mumifikacji dokonał bóg Anubis na ciele zmarłego Ozyrysa. W średnim państwie, które trwało od około 2025 do około 1794 roku przed naszą erą, mumifikacja zwłok stawała się coraz bardziej popularna i zaczęła się rozprzestrzeniać na większą skalę. Jednak sam proces mumifikacji nie został doprowadzony jeszcze wtedy do perfekcji, a ciała z tego okresu nie zachowały się zbyt dobrze. Metody jednak ciągle ulepszano i ostatecznie starożytni Egipcjanie osiągnęli perfekcję w balsamowaniu ciał swoich zmarłych. Według wierzeń egipskich wynalazcą procesu mumifikacji był bóg Anubis. Dokonał jej po raz pierwszy, balsamując zwłoki boga Ozyrysa. Ta tradycja była tak silnie zakorzeniona w umysłach Egipcjan, że przez cały okres, kiedy wykonywano mumifikację zwłok, jeden z kapłanów nosił na głowie maskę szakala. Informacje na temat przebiegu mumifikacji czerpiemy ze źródeł greckich. Z pomocą przychodzą nam tu Herodot, Diodor, Plutarch i Porfiriusz. Naszą wiedzę na ten temat uzupełniły badania m.in. mumii Ramzesa II, a także anonimowej mumii z okresu późnego, które przeprowadzili naukowcy w 1986 roku. Co zatem trzeba było zrobić, aby poprawnie przeprowadzić proces mumifikacji? Istniała pewna procedura. A więc po kolei. Najpierw należało zabrać zmarłego do specjalnego domu nazywanego domem oczyszczenia. Następnie wydobywano mózg. Według Herodota robiono to przez nos za pomocą żelaznego haczyka, którym całość rozdrabniano, a następnie wyciągano na zewnątrz. Współczesne badania sugerują jednak, że dzięki wykorzystaniu prawa grawitacji zawartość czaszki wydobywano poprzez umieszczony w niej pręt. Kolejny krok to nacięcie krzemiennym nożem na prawym boku i przerwanie przepony oraz wyciągnięcie na zewnątrz wszystkich narządów. Organy wewnętrzne poddawano osobnemu balsamowaniu, a następnie umieszczano je w 4 urnach zwanych kanopskimi. W ciele pozostawiano jedynie serce oraz nerki. Następnie ciało należało w cudzysłowie posolić. Zajmował się tym specjalnie wykwalifikowany w tej dziedzinie taricheuta. Ciało umieszczano w natronie i pozostawiano na około 35 dni. Aby zniwelować czernienie skóry, nakładano na nią hennę lub ochrę, odpowiednio czerwoną dla mężczyzn i żółtą dla kobiet. Jamę brzuszną wypychano tamponami z lnu, piaskiem, trocinami lub bandażami, a na samym przecięciu umieszczano plakietkę poświęconą 4 synom Horusa. Zwłoki należało teraz umyć winem palmowym z dodatkiem korzeni i oczyścić. Pierwszą warstwę okrycia mumii stanowił zazwyczaj całun. Następnie mumię owijano bandażami. Krok ten przebiegał według ściśle określonego rytuału i podzielony był na kilka następujących po sobie etapów. W kolejnych dniach ciało przykrywano płachtą i owijano lnianymi bandażami wszelkie członki. Osobno zatem bandażowano palce czy falusa. W następnym etapie przechodzono do zawijania całego ciała. Pomiędzy kolejne zwoje wkładano amulety, klejnoty czy płatki róż. Od czasów nowego państwa dodatkowo wkładano między zwoje święte teksty. I tak na przykład między nogami zmarłego odnaleźć możemy księgę umarłych. Na samym końcu na twarz zmarłego zakładano maskę pośmiertną. Maska ta ewoluowała i z czasem stała się rodzajem planszy pokrywającej całe ciało. Najbardziej znaną maską pośmiertną jest ta, która przykrywała zmumifikowaną głowę Tutanchamona. Całość procesu mumifikacji w starożytnym Egipcie zajmowała około 70 dni. Skoro ciało zmarłego zostało już zabezpieczone przed zniszczeniem, należało teraz wyposażyć go w odpowiednie sprzęty. Egipcjanie wierzyli bowiem, że na tamtym świecie zmarli będą prowadzić życie podobne do tego na ziemi. Do grobu trzeba było zatem włożyć wszystko, co było niezbędne do spokojnej i dostatniej egzystencji. To właśnie dlatego w grobach i grobowcach odnajdujemy tyle przedmiotów codziennego użytku. Już w okresie predynastycznym zmarłych chowano ze skromnymi ozdobami, naczyniami czy paletkami do szminek. Zmarły potrzebował także jedzenia i napojów, najgorszym bowiem losem było pozostanie bez nich w zaświatach. Rodzina regularnie przynosiła zatem swoim bliskim jedzenie, napoje, kadzidła, a nawet ubrania, wierząc, że zmarłemu przydadzą się w życiu pozagrobowym. Egipcjanie byli w tej kwestii tak bardzo zapobiegliwi i przewidujący, że na wszelki wypadek umieszczali w widocznym miejscu grobu inwokację do Ozyrysa. Po jej przeczytaniu na głos ujawniać się miała magia słów, a Bóg miał dzięki temu zmaterializować wszelkie produkty niezbędne zmarłemu w zaświatach. W starożytnym Egipcie zwracano uwagę na jakość procesu balsamowania, który był przeprowadzany z największą starannością i dokładnością. Potrzeba zachowania ciała była tak ważna, że w samym przebiegu balsamowania nie było tutaj rozróżnienia na biednych i bogatych. To jedynie jakość bandaży, bogactwo amuletów czy maski pośmiertnej, a także rodzaj i ilość darów grobowych pozwalała na określenie, kto był ważniejszy, bogatszy czy biedniejszy. Odnajdywane w grobach mumie od zawsze napawały świat fascynacją i lekkim niepokojem. Egipcjanie proces balsamowania zwłok doprowadzili do takiej perfekcji, że czasem można mieć wrażenie, że zmarły zwyczajnie wstanie i zaatakuje nas zamącenie jego spokoju. Nie bez przyczyny powstało tyle wytworów naszej kultury opowiadających właśnie o takich przypadkach. W tym materiale to wszystko. Koniecznie zapoznajcie się z innymi filmami na kanale. Ocencie ten film łapką oraz zostawcie suba z dzwonkiem po to, aby nie ominęła Was żadna z przyszłych premier. W opisie znajduje się link do artykułu Anny Jankowiak, który posłużył jako scenariusz do tego filmu. Film wyprodukował Szymon, założyciel kanału Historyczny Top. Dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania. Do usłyszenia!